prawda nas zaboli. A teraz witam Państwa w audycji spółdzielni Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu Pogardy. Wraz ze mną moja trzoda, jak umówiliśmy się już ostatnio, jak trzódka u Jacka Rzekowskiego, czyli Marcin Celiński i Tomasz Piątek. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panowie, co Was w ostatnich dniach pchnęło ku rozpaczy lub nawet wepchło w nihilizm? No absolutny nihilizm, absolutny nihilizm. Cudownie, cudownie. Wepchnięty jestem w absolutny nihilizm wieścią, że pan minister Czarnek pozywa Donalda Tuska. O co mówię? Cywilnie. Otóż poszło o najsłynniejszy i najpopularniejszy top najlepiej sprzedających się książek Poczty Polskiej o podręcznik HIT, czyli historię i teraźniejszość. Co ma być przedmiotem tego procesu? No więc przedmiotem tego procesu ma być wypowiedź Donalda Tuska dotycząca tego fragmentu, gdzie w podręczniku Roszkowskiego, ja to też czytałem, to ostrzegam od razu, czytałem tę książkę, była mowa o dzieciach in vitro, jako nienaturalnym tworze takim, który no, nie ma racji bytu w porządnym katolickim społeczeństwie. Donald Tusk o tym powiedział na jednym ze spotkań, potem zresztą było to opisywane. Mniej więcej w takich słowach, ja może lekko przekręcę, bo mówię z pamięci, ale że Czarnek ze współpracownikami wypuścili coś takiego. No i przedmiotem pozwu jest to, że pan Czarnek, co do którego, przypomnijmy, on w ogóle mówił, że oni ten fragment wyjmą z tego podręcznika. A wydawca mówił, nie Czarnek. A Czarnek zapowiedział. Wydawca powiedział, nie wiem, czy wyjęli, czy nie wyjęli. Ja też jestem wydawcą i wiem, że jak coś się wydrukuje, to potem trudno to wyjąć. No a tu chyba, że byli na to wcześniej przygotowani. W każdym razie przedmiotem pozwu jest to, że pan Czarnek nie czuje się autorem tego podręcznika. No to jest słuszne chyba, bo nie jest autorem. To jest kwestia dyskusyjna. Bo Donald Tusk powiedział, Czarnek ze współpracownikami wymyślił. No ktoś ten przedmiot wymyślił, podstawę programową ktoś wymyślił. W Ministerstwie Edukacji. W Ministerstwie Edukacji jak najbardziej, więc pan Czarnek umywa ręce i mówi, to nie ja. Trochę na dziwisza idzie. On nawet niedługo może powiedzieć, że Roszkowskiego nie zna. Znaczy za rok to już na pewno nie będzie go znał. No nie, za rok to... A przecież ta sprawa cywilna będzie się ciągnęła latami. No i ja myślę, że w 2031 roku to oni wtedy nawet szczerze zeznają, że się nie znają, bo oni już długo, długo nie będą się znali. Tak? Wysoki sądzie, ten podręcznik miał się nazywać Humor i tęsknota. Niestety, jak to w Polsce, coś poszło na to. Błędy drukarskie, korektorskie. Niestety tęsknota przeważyła nad humorem. Czyli to nihilizm. Nihilizm, absolutny nihilizm. Tomek, a ty? Cóż, co cię dotknęło w ostatnich dniach? Dowiedziałem się, Piotr Najsztub teraz. Tak, 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 ale Piotr Najsztub zawsze mnie dotykał. Cokolwiek to znaczy, proszę Państwa. Ale ciepłą ręką, więc. No, oczywiście, że ciepłą. Cóż, jak wiecie Państwo, mamy na naszej wschodniej granicy patriotyczną zaporę z drutem żyletkowym, żeby... Patriotyczną, skuteczną. Tak, tak, nazywa. Żeby uchodźcy się tam kaleczyli, żeby zwisali do góry nogami jak nietoperze, bo to niezwykle pocieszne jest, też morale armii rośnie, kiedy sobie patrzy na takiego wiszącego uchodźcę głową do dołu, kiedy patrzy, jak mu tam ta krew cieknie z kostki, jak on w końcu spada pokrwawiony z takiego... Kupa śmiechu. Kupa śmiechu, tak, tak. Więc żeby jakoś usprawiedliwić tę patriotyczną zaporę, wymyślono, że powstanie jej dalszy ciąg na granicy z Rosją. Tak żebyśmy poczuli, że taka zapora no jednak przed czymś naprawdę groźnym może nas chronić. I tak się składa, że tę zaporę będzie budować spółka Elektrotim, w której działa między innymi Wojciech Myślecki. A któż to? Wojciech Myślecki. No nie znasz Wojciecha Myśleckiego. No nie znam. No, naprawdę nie mogę znać, nie mogę znać wszystkich. No nie, jego wszyscy znają. Tak, tak. Wojciech Myślecki działa w jednej ze spółek zależnych grupy Elektrotim, ale Wojciech Myślecki to przede wszystkim mentor,
premiera Mateusza Morawieckiego. Gdy Mateusz Morawiecki był mały, a ojca nie było w domu, a często go w domu nie bywało. Znamy tę historię. Tak, tak. To wtedy Wojciech Myślecki opiekował się małym Mateuszem Morawieckim i prowadził go ku różnym wspaniałym czynom. Na przykład Wojciech Myślecki wymyślił, że podpali altankę na działce należącej do komendanta Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Nawet jeśli to miała być prowokacja, która miała zaostrzyć represję wobec opozycji, to się nie udała, bo Wojciech Myślecki podpalił przez pomyłkę altankę na sąsiedniej działce. Ale brał w tym udział Morawiecki? To jest owiane mrokami tajemnicy. Mówi to się, było w konspiracji, o co ty pytasz. Tak. No. Ale tak się składa, że przejdźmy do czasów nam bliższych. Parę lat temu jeszcze Wojciech Myślecki wygłaszał takie wykłady, w których się martwił o to, że Rosja jest zbyt słaba, że może upaść pod naporem gejów, muzułmanów i różnych i takich. I wykakał. No. I idzie do tego. Ale ja się w tej sytuacji zastanawiam, czy ta zapora na granicy z Rosją nie będzie się składać z samych filarów, które będą tak tę biedną Rosję podtrzymywały, żeby nie upadła. Wtedy na pewno, jeżeli i filary wchodzą w grę, to ten Myślecki, tak? Myślecki, no będzie musiał zwiększyć kosztorys. No, to umie. Na pewno umie, to już wiemy po tym pierwszym odcinku, tam kosztorys się zwiększał w takim postępie granicznym. Z cudem granicznym. Tak. Graniczącym z granicznym cudem. Słuchajcie, ja natomiast też zaliczyłem skok w nihilizm, kiedy przeczytałem alarmujące tytuły, że Ordo Iuris prosi sympatyków o wsparcie, tak, bo przeżywa bardzo duży kryzys finansowy. Mimo wielomilionowych dotacji w różny pokrętny sposób kierowanych ku tej organizacji przez rządowe instytucje, nie ma kasy. Co się stało z kasą? No właśnie, a równocześnie i inne grupy zależne od Kremla, antyszczepionkowcy też przeżywają problemy. Wiesz co, no bo to jest tak, antyszczepionkowców na koncie się nie zgadza. To jest ten sam problem, jaki mamy na każdym poziomie. Oni po prostu mają dużo wydatków. I co z tego, że mają duże wpływy, skoro ich wydatki są jeszcze większe? Popatrz w lustro. Ile razy cię Ordo Iuris przekonało? No wiesz, ale nie ma takich pieniędzy, żeby dać je Ordo Iuris, żeby ono mnie przekonało. A widzisz, ty tak twierdzisz, a oni wierzą, że są. Że są i oni potrzebują więcej pieniędzy i zawsze pokażę jako przykład, najsztuba jeszcze nie przekonaliśmy. Nie, ja myślę, że wyjaśnienie... Daj ta kasę. Ja myślę, że wyjaśnienie jest prostsze. Siedzi sobie Putin z generałami i każdy z nich suszy mu łeb o kolejne drony, baterie, pociski i tak dalej. I Putin buty chociaż. Tak, no. Tak. Chleb ze słoniną, pod koszulki, z cebulą. Bo zimno się zrobiło. O słoninie już nie ma mowy. I on mówi, no dobrze, ale musimy jednak kontynuować nasze dywersyjne działania ideologiczne na zachodnim przedpolu frontu. A oni mu mówią, ale Władimirze Władimirowiczu, ale buty, ale cebula. A ja wam powiem, że na koniec to jednak są sankcje. Bo ja myślę, że blokada systemu SWIFT naprawdę spowodowała bardzo wiele kłopotów w różnych miejscach świata. Ale mówisz o finansowaniu tych różnych bardzo takich daleko myślących organizacji, tak, w świecie zachodnim. Bo jak wiadomo, jedna z dotkliwszych sankcji to jest jednak ograniczenie możliwości korzystania z systemu przelewów międzynarodowych. I teraz te przelewy w rublach, które mogły się później wymieniać, transferować na waluty różne krajowe, no są bardzo trudne. Na pewno są bardziej czasochłonne, no bo teraz musi taki na przykład Mołojec przejść przez góry do Armenii z taką walizką. Z walizką albo z plecakiem. Z plecakiem pełnym pieniędzy, wpłacić je w Armenii, żeby stamtąd to jakoś pociurkało przez Irlandię, Włochy i Hiszpanię do Polski. Czyli co, powinniśmy powiedzieć szefom Ordo Iuris, cierpliwości, pieniądze dojdą. Nie, one idą. One idą. Idą przez góry, przez lasy. Do Armenii na razie idą. One dojdą, tak jako i wy dochodzicie. Mam nadzieję, że nie piłeś tu do jednego z wiceprezesów Ordo Iuris. No, żadnym z nich nigdy nie piłem. Piłem w okresie mojego czynnego alkoholizmu z różnymi ludźmi, ale w te kręgi nigdy nie wpadłem. Nie, raczej ja piłem do tego, że on dochodził nie ze swoją żoną, tak? Nie, oni tam mieli po prostu
pewne zaburzenie bilansowe ilości żon i mężów. A, było tego towaru za mało, tak? Coś się tam nie zgadzało. Putin nie dosłał żon, odpowiedniej ilości żon. No prawdopodobnie tak, albo mężów, nie wiem, bo to było bardzo skomplikowane, wiesz, to były takie relacje, one były opisywane przecież, no takie, powiedziałbym, ordo iurisowe, swoiste. Ale słuchajcie, no bo przecież przywykliśmy od paru lat uważać, że ordo iuris to jest jakaś potężna organizacja, która swoimi cichymi, ale nieubłaganymi kołami mieli tą polską rzeczywistość i nagłe ujawnienie przez nich, że ja czytałem ten artykuł, że po prostu nie mają na bieżąco działania. Oni są potężną organizacją, natomiast niezakorzenioną w Polsce. I to jest, bo oni są potężną organizacją, są wpływową organizacją, mają swoich wiceministrów, mimo że nie są częścią koalicji próbują rządzącej. Próbują wstawić swojego sędziego do Trybunału Brukselskiego. Wpływy ich są bardzo szerokie. Oni mają przeróżne możliwości, których ani ty, ani ja nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o model finansowania, to oni cały czas są oparci na oparci o dotacje instytucjonalne różnego rodzaju. I raptem odwołują się do Polaków, a tutaj są po prostu słabo zakorzenieni. Ale co, namawiamy Polaków, żeby im wpłacali, czy nie? Czy my namawiamy? Tak, proszę Państwa, wpłacajcie na Ordo Iuris dokładnie 10% tego, co wpłacicie na Reset Obywatelski. A, ja dodam jeszcze, żeby postawić Ordo Iuris taki warunek. Za każdą wpłatę żądamy, żebyście ujawnili jeden z Waszych dokumentów, na przykład dotyczących poprzednich źródeł finansowania. Taki wykup. Wykup. Wykup prawdy. Wykup prawdy. No, to tutaj roztoczyliśmy przed Ordo Iuris wachlarz możliwości. Na pewno wyjdą dzięki temu. Nie, ale to ci powiem, że jakby oni tak zaczęli ujawniać, to ja widzę przed nimi wielką przyszłość finansową. To może urosnąć nam gigant. Bo to można licytować też na przykład. No. Proszę Państwa, a tutaj taki dokument przelewu, jest, zaczyna się od literki W. A w jakim alfabecie jest literka W? Bo w łacińskim jest W. Literka W? A czyj, nie mów, bo to teraz pierwsze postąpienie i dopiero odkrywamy trochę. Tak, w ogóle też nie mów, bo jakaś seria grat oskarżeń i wniosków do sądu, bo Falenta się ogłosił, że podaje do sądu Rzeczkowskiego. Tak, Newsweeka, Węglarczyka, tam w ogóle jakiś pozew grupowy, tylko w drugą stronę. Jeden pozywa całą grupę. Znaczy, prawdopodobnie będzie to szło w kierunku, że Falenta będzie chciał udowodnić, że to jest grupa przestępcza zorganizowana. A, no tak, a Falenta o grupach przestępczych i zorganizowanych, proszę Państwa, wie naprawdę dużo. Czytajcie książki Grześka Rzeczkowskiego, poczytajcie książkę o Morawieckim Tomka, będziecie wiedzieli, że Falenta jest specjalistą od przestępczości zorganizowanej. A mnie jednak nie powiem. Może dlatego, że ja go wezwałem na świadka i jeszcze czekam na jego zeznanie. A może uznał, że jesteś łagodny. Zbyt łagodny. Zapamiętam. Tak, proszę Państwa. Ale nie, wiesz co, ja myślę, że on po prostu poczuł się bardzo pewnie w tym momencie. Wyrośli mu przyjaciele za plecami. Tak, trafił na taką, powiedziałbym, bardzo przyjazną atmosferę. Solpol ta atmosfera się nazywa. Tak. No nie tylko Solpol, ale też stary dobry PiS. Ja dzisiaj czytałem Samuela Pereira, redaktora znanego publicystę, który właśnie tłumaczy, dlaczego Falenta jest fajnym facetem, to chyba w Gazecie Polskiej napisał, dlaczego Falenta, więc nie, on w tej chwili łapie falę, którą, zauważcie, chciał złapać parę lat temu. Tak. Bo on próbował się wykpić od wszystkiego układami z PiS-em, w sumie się wykpił, bo umówmy się, że tam wyrok to on dostał taki sobie. Pouczenie to było. To było pouczenie, tak, nie był to wyrok, a w tej chwili no znowu może wejść na salony, a może nawet, proszę Państwa, przecież to jest człowiek, który poza tym, że zna się na przestępczości zorganizowanej, zna się na węglu. I zobaczcie, być może on będzie jak rycerz na białym koniu. Zamiast tego Sasina, który się... Rycerze kompletnie... Łokietka, ale... Morawieckiemu pomoże kupić węgiel. Przepraszam, ale to już niejako zapowiedziało TVP Info, bo tam
Oni odbyli z nim rozmowę, opublikowali wyjątki z tej rozmowy i oni tam napisali, że Tusk zniszczył polską firmę Falenty. Polską i polską napisali wielkimi literami, żeby podkreślić, żeby tak że było wiadomo, zły że Niemiec taka... Tusk zniszczył wspaniały biznes Falenty, którym był import rosyjskiego węgla. I teraz my nie mamy węgla, albo mamy węgiel, który się nie pali. Mamy zniszczoną polską firmę. I nagle, ale Falenta się nie załamuje i zaraz nam znowu tworzy przyniesie... składy węgla, składy węgla, znowu tony, setki, tysiące, miliony ton rosyjskiego węgla. Dobra. Ale to już nie będzie rosyjski węgiel. Bo on się przejdzie stanie... przez polską firmę. I wtedy się spolszczy na tych... Kartele kolumbijskie go kupią i przejdzie... Nie, bo jeśli kartele go kupią, to po drodze on się stanie niepalny. Nie, Falenta będzie tutaj czynnikiem repolonizującym. Otóż to, repolonizacja rosyjskiego węgla rękami polskiego biznesmena Falenty, niszczonego bezskutecznie, choć zjadliwie przez Niemca Tuska. Ucinam temat. Panowie. No. Ale na węglu ci nie zależy? Ja gubię, nie, akurat nie mam pieca. Mam tylko kominek. Panowie, ja trochę się gubię w tych opowieściach, co należy zrobić z aferą taśmową. Tusk zażądał komisji śledczej. Pojawił się pomysł jakiejś komisji weryfikacyjnej. Czym to się różni, Tomek? Czym się różni komisja weryfikacyjna od śledczej? Komisja śledcza powinna prześledzić, a komisja weryfikacyjna powinna zweryfikować, czy dobrze śledzono. Nie, chyba chodzi o to, że oni chcą zweryfikować, przynajmniej to jest pomysł z wnętrza PiS-u i okolic. To jest pomysł, żeby zweryfikować raz taśmy z Sowy, a dwa zeznania wszystkich, którzy czy ja mogę w tej sprawie? Komisja śledcza jest czymś, co jest umocowane w prawie, co ma pewien zakres kompetencji prokuratorskich, jakby z natury. Więc jak powołujesz komisję śledczą, to wiadomo, co powołujesz. A komisja weryfikacyjna, oni się tu odnoszą do komisji weryfikacyjnej reprywatyzacyjnej. Mhm. To jest coś, co jest powołane odrębnym aktem prawnym, i ma zasady celowane dokładnie tylko i wyłącznie... A czy ma uprawnienia śledcze? Może mieć, jeżeli to uchwalimy. Jak powołasz komisję śledczą po prostu, to ona ma z natury. A jak weryfikacyjną, no to ona będzie miała takie uprawnienie, jakie zapiszesz w ustawie powołującej. Czyli ta, na przykład komisja reprywatyzacyjna ma prawo cofać decyzję. Tak? Mhm. I od czego są odwołania do sądów i tak dalej. Czy na przykład komisja weryfikacyjna dotycząca podsłuchów będzie miała prawo na przykład cofnąć jakiś podsłuch? Nie wiem. No ale moim zdaniem cały zabieg polega na tym, żeby stworzyć komisję, która nie będzie śledczą w rozumieniu prawa polskiego. Czyli to będzie komisja weryfikacyjna zeznania Marcina W., czy przekazał synowi Tuska 600 tysięcy euro w reklamówce. To będzie zakres pracy tej komisji. No będzie można sobie usiąść, podyskutować. Tak, ale jakby chodziło mi o to, że słowa komisja weryfikacyjna nie mają tutaj za bardzo zastosowania. No ale one padają. One padają, bo dlatego, że one pozwalają tutaj na dużą dowolność, jak powiedział Marcin, i dlatego, że pisowcom się dobrze kojarzą, bo im przypominają komisję weryfikacyjną, za pomocą której Antoni Macierewicz zniszczył polskie służby. Ale mówiąc zupełnie poważnie, wydaje mi się, że każde kombinowanie w tej sprawie oddala od idei. Bo rozumiem, że idea komisji śledczej polega na tym, że ponieważ państwo, zresztą po to są komisje śledcze, ponieważ państwo nie dało sobie rady z aferą podsłuchową, czyli te normalne organy państwa, prokuratura, służby i tak dalej, no to powołujemy ciało specjalne, komisję śledczą, która dostaje możliwość przesłuchiwania przed komisją śledczą, jak występujesz, to z odpowiedzialnością karną, etc., etc. I to jest pomysł na to, żeby wyjaśniać aferę podsłuchową. A tutaj chodzi o to, żeby dyskutować. Tutaj chodzi o to, żeby powołać komisję niewyśledczą, która niczego nie wyśledzi. To się może udać tej władzy. Nie, to znaczy, jeżeli chodzi o nieudane śledztwa, to ta władza jest jeszcze lepsza od poprzedniej. A jak wam się podoba ten w ostatnich dniach wybrzmiały
okrzyk bojowy i radości, że kupiliśmy już dwie elektrownie atomowe, a Morawiecki dodał, a to nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, będzie też trzecia. Ale wiesz co, najbardziej mi się podobało to, że informacja o tym, że kupujemy elektrownię atomową, pojawiła się pierwsza na Twitterze i to był Twitter amerykański sekretarz energetyki. Mhm. Amerykańska sekretarz energetyki wieczorkiem sobie puściła takiego tweeta, a tu będziemy budować w takiej Polsce elektrownię. Po mniej więcej 30 minutach tego tweeta skasowała i wtedy pojawił się tweet Mateusza Morawieckiego mówiący, że będziemy budować elektrownię, a potem już się posypało. Więc ja mam wrażenie, że te elektrownie są mocno twitterowe. W swoich mocach. Tu trzeba dodać, że firma Westinghouse, która ma to budować, jest znana w Stanach Zjednoczonych ze spektakularnego bankructwa w Karolinie Południowej. No tak, ale firmą atomowym to się dosyć często zdarza. Do tego trzeba dodać, że ona nie jest w ogóle amerykańska, bo należy do dwóch kanadyjskich koncernów, Brookfield i Cameco. Oba współpracują ściśle z Chinami, a Cameco również bardzo ściśle współpracuje z Kazachstanem. Każdą radość potrafisz zepsuć, wiesz? Wiesz, no bo to, o czym mówi Tomek, to jest taka standardowa procedura sprawdzania kontrahenta, stosowana w większym biznesie. Po prostu kontrahenta się sprawdza, jego wiarygodność, jego kontrakty, jego płynność i tak dalej. No, jak rozumiem, tutaj ten element nie może wchodzić w grę z jakichś przyczyn, natomiast powiem ci tak, po pierwsze nie wiemy, co kupujemy. Nie wiemy też za ile na razie. Za ile, to nawet mniej więcej jakieś przecieki są, ale co kupujemy? Najczęściej, bardzo często te urządzenia jak elektrownie są czymś w rodzaju franczyzy, gdzie nie masz pełni władzy nad tym, więc na ile ona będzie polska? To ale jest moje pytanie. Przy tej okazji mnie bardzo rozbawiło, bo obejrzałem materiał o tym w TVP Info. No to musiał o koreańskim radę. Zakupie. A no tak, bo i to dzień później Sasin mówi. Posłuchajcie, no bo tam było trzech partnerów. PGE, Solosz i Koreańczycy. Solosz, czyli Polsat. Znaczy. Pan Polsat. Pont Nowy Adamów, kompleks elektrowni. I w sam moment podpisywania, bo były trzy kartki do podpisania, panowie pokazywali trzy swoje podpisy. TVP obcięło kadr tak, że nie było widać Solorza, bo te trzy kartki i było widać Koreańczyka i Sasina. Jeszcze raz to sobie obejrzałem i tam było parę takich kadrów, gdzie co chwilę miał się pojawić Solorz i już się nie pojawiał. Ale czy ja mogę tak do końca popsuć radość z tej koreańskiej? Otóż ta koreańska to jest tak naprawdę amerykańska. Bo oni tam korzystają z technologii licencjonowanej od, uwaga, Westinghouse, który już w tym momencie w amerykańskim sądzie złożył taki pozew wstępny, który ma zablokować koreańską inwestycję w Polsce ze względu na to, że Koreańczycy korzystają w dużej części z technologii licencjonowanej przez tęże firmę, no jak Tomek mówi, ona jest międzynarodowa, no ale działa na terenie Stanów. Więc znowu nie wiemy, co myśmy kupili i czy ten, co sprzedaje, to on w ogóle to ma i może sprzedać. Czyli podsumowując coś takiego. Nie, a jeszcze, żeby sytuacja stała się jeszcze bardziej zawiła, to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina napisał na swoim Twitterze, że Amerykanie bardzo źle patrzą na to, że kraje europejskie, takie jak nasz, korzystają z koreańskiej technologii atomowej. No, która jest amerykańską technologią. Ale kanadyjską. Ale kanadyjską. Na koniec to się okazuje tak. Tytus, Romek i A. Przerywamy program, żeby nadać nadzwyczajne orędzie mózgu państwa. Polki, Polacy. Osoby tutejsze po operacji korekty płci. Zarażeni, a niezrażeni. Brodacy. Przez naszą umęczoną i umiłowaną ojczyznę przetacza się pomruk niezadowolenia z powodu wysokich cen zniczy. A na usta ciśnie się pytanie. Dlaczego rząd nie objął tarczą antyinflacyjną cen zniczy?
Zapytałem o to premiera. Odpowiedział, że w związku z nadchodzącymi wyborami rząd nie chce być kojarzony ze śmiercią. Panie premierze, już na to za późno. Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić bezpośrednio do ojca Rydzyka, któremu udało się wreszcie włączyć swoją geotermię do sieci miejskiej. Drogi Tadeusz, mieszkańcy osiedla Ruminkowo dziękują za 500% podwyżkę cen ciepła. Alleluja i do piekła. Czas na głębszą refleksję. Oto ona. Czas wlecze rany. Rodacy i tajniacy, miło mi poinformować, że rząd zakupił 3 elektrownie atomowe. Dociekliwi niech wyrzucą literę U ze słowa zakupił. To tyle. Dziękuję za odwagę. Żywiące ci wakacje, przekazujemy wam naszą fascynację światem. No więc zatem, czy pamiętasz, jak gorąco było zeszłym latem? Ty nad jeziorem piłeś zimny browar z batem. Z gorącą kobietą, w lesie czy nad rzeką, nad morzem, pod kupi opieką, szaloną zabawą, upaleni przez cały czas trawą. Czy pamiętasz ten klimat imprezy do rana? Pamiętasz, jak się czułeś, jak bawiłeś? O na 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 na. O na 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 na. O na 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 na. Goodbyes for everyone, evaporation for Ryan. I said goodbyes for everyone, evaporation for Ryan. Pokus, pokus, stary srokus. Bang, bang, dang, dam, digga, dang, dam. Bang, bang, dang, digga, digga, dang. Bang, bang, dang, dam, digga, dang, dam.
ku sobie. Dang, 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 dang